Od 2006 roku 30 maja w szczególny sposób przypominamy o pięknej misji rodzin zastępczych. Ten dzień to ich święto. W Białej Podlaskiej mamy 54 rodziny zastępcze. Drodzy rodzice, dziękuję w tym wyjątkowym dniu za wasze dzieło, za podjęcie decyzji o staniu się rodziną zastępczą. Dajecie piękny przykład tego, że rodzicielstwo rodzi się przede wszystkim w sercu. Dziękuję za stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju osobowości dzieci, które mają wszelkie prawa, by wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Życzę Państwu i Państwa dzieciom dobrej codzienności, pięknych chwil, które daje bycie razem, wspólne rozwiązywanie problemów i te nieocenione, nieopisane chwile szczęścia. Z okazji Dnia Rodzin Zastępczych chciałbym skłonić każdego, kto ma taką możliwość, do rozważenia możliwości stworzenia domu dzieciom pokrzywdzonym przez los. Nie są to decyzje łatwe, ale tym bardziej zawsze piękne i budujące. W Białej Podlaskiej wspieramy ze wszelkich sił pieczę zastępczą. Rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc asystentów społecznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, także na wsparcie finansowe i wszelkie inne, jakiego potrzebują. W tym szczególnym dniu pragnę podzielić się też ważną i radosną wiadomością. Właśnie ten budynek przy ulicy Kolejowej 21 zostanie przystosowany do potrzeb funkcjonowania rodzinnego domu dziecka dzięki dotacji, na którą podpisałem 14 maja umowę z marszałkiem województwa lubelskiego, panem Jarosławem Stawiarskim. Dotyczy ona rekordowego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 19,5 miliona złotych. Przeznaczymy je na rewitalizację wielu miejsc w Białej Podlaskiej, a wśród nich będzie właśnie to – miejsce dla rodziny zastępczej. Ten budynek zostanie w pełni przystosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gruntownie go wyremontujemy, by przyjął wspaniałych ludzi, którzy stworzą to, co każdemu dziecku jest najbardziej potrzebne – dobry, ciepły dom. Pamiętajmy o rodzinach zastępczych. One są wśród nas, są ważne i zasługują na najwyższe uznanie.